Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ósmym już. Tak, to już w ósmym, bardzo długo wyczekiwanym odcinku z Elsword Void. Także dzisiaj już nie będę sam. Już, może od dziś ponownie nie będę sam. Po tak długiej przerwie, ze względu problemów technicznych, ponieważ nie mogłem się na swoje konto zalogować. Ale już udało mi się, tak jak widzicie. No dobra, może inny strój mam. Może już nie mam tego fajnego garniaczka, tylko inny garniak, taki troszeczkę... Taki inny, z innej epoki, ale dzisiaj także jest ze mną Little Phantom! Witam! I dzisiaj będziemy kontynuować prastarą naszą misję z pierwszego odcinka. Ratujemy świat L! Dzisiaj rozpoczniemy od misji... Plane of Return. Na normalu, albo poziomie wyższym. Właśnie. Dlaczego tak nie grywałem? Ponieważ były problemy techniczne. Bardzo mi się podobają wasze komentarze. Najlepiej ogląda serię na kanale. Bardzo też mnie to cieszy. Chociaż też fajne klipy kręcę z innych materiałów. Jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, to zachęcam do zerknięcia. Co by tu jeszcze powiedzieć? No, postaram się teraz jeszcze jakoś ogarnąć tak do końca sierpnia jakieś parę odcinków, prawda? Żeście mieli. Ponieważ jak wiecie, sierpień, początek września, coraz bardziej zbliża się, szkoła się zbliża, będzie trzeba się trochę pouczyć. Kto to w dzisiejszych czasach, moim uczeniu? Tak, ja właśnie mówię. Wiem, że to było suche. Nie śmiej się. Dobra. Tu jak lecimy? No, zaraz lecimy. Chciałem jeszcze tylko dodać, że bardzo mi się spodobał komentarz, że już nawet nie pamiętam jakiej osoby, ale oczywiście pozdrawiam cię bardzo serdecznie, że tam jakiś widz napisał, już nie może się doczekać kolejnego odcinka, bardzo to mnie ucieszyło. No i właśnie od tamtego czasu starałem się bardziej odzyskać swój dostęp do konta, gdzie teraz, 24 sierpnia o 1:40 udało mi się. No, rozgadałem się, mamy już 2 minuty 36 sekund nagrania, pewnie z intrem to już troszeczkę dłużej będzie. Ale co, gotowa jesteś? Tak, jestem gotowa. No to YOLO, lecimy na eksperta. Idziemy. Ojej. Ale nie, tak serio, to się cieszę, że tego... Te udało mi się odzyskać konto. A dlaczego ja bez dźwięku gram? Tak, by the way. Dobra, w następnej tej będę. No, mniejsza z tym. Będę musiał sobie poprawić to po bitwie. Boże, jakie dawno nie grałam. No a co ja mam powiedzieć? 70 parę dni temu. Nie, troszeczkę przesadzam. No, bez przesady, Kuba. No troszeczkę nie grałem. Przecież ja to... Boże, jeden miesiąc może? Oczywiście widzę, wiedzą to najlepiej, ponieważ to oni oglądają klipy i oni to najlepiej wiedzą. O, jeszcze... O, i od razu skillsy spadły. No, pozbieram sobie itemy. Właśnie. 40 level już tuż na moim liczniku. Jezu, jest taka długa plansza. 40 level się zbliża. 8 przejdzie. No, przejdzie się na luzie. A właśnie, jaki skill bierzesz na 40? Słucham? Jaki skill bierzesz na 40? A wiesz, jeszcze nie wiem, mam na razie 39, więc na razie się na tym nie zastanawiałem. Ale pewnie zaraz to zrobię. Po drugie, zbliża się 40. W odcinkach, już nie pamiętam których, ale coś pamiętam, że tak mówiłem. 40 równa się giveaway dla widzów. Jeżeli w ogóle chcecie. Oczywiście jakieś tam itemki, prawda, jakie uda mi się zdobyć, które uda mi się skołować. Z lepszych takich, nie takich zwykłych, randomowych, tylko jakichś troszeczkę bardziej ulepszonych. Idę. Każdy będzie dla was. Dobra, sorry, że dupą się do was odwróciłem, ale niestety nie zauważyłem postaci. Lecimy dalej. No, najlepiej ja sobie usiąść. Ja załatwię całą robotę, nie? Ty coś ciągniesz i... Najlepiej. No.
Dobrze. I oczywiście giveaway będzie przebiegał w ten sposób, wiecie, tutaj. Nie no, mogę powysłać każdemu na maila, prawda? Każdemu, kto będzie chciał. No i żeby nie było, że wiecie, jedna osoba, to wiecie, dostanie bang, nie wiem, 14 itemów, każdą inną postacią. Na przykład ma dwa konta i wszystkie jest sloty powypełniane i każdym slotem weźmie sobie po jednym itemku, załóżmy. Więc postaram się, mam nadzieję, że będziecie na tyle uczciwi, ponieważ chcę, żeby każdy, kto jest widzem i ma możliwość, żeby każdy dostał jakiegoś itema od, wiesz co, choć dołem, Okej. żeby dostał ode mnie itema. Z wielką chęcią i ochotą rozdam te przedmioty. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Od razu mówię, że to mogą być itemy tak od 40 zwyż, więc możecie też trafić na poziom itemy z poziomu 70, jeśli uda mi się ogarnąć je, ale sądzę, że tak. Akurat dysponuję odpowiednią ilością gotówki fikcyjnej, inaczej w tej grze, żeby poradzić sobie. I oczywiście po tak długiej przerwie piszcie w komentarzach, czy wszystko dobrze słychać. Jeżeli wszystko dobrze słychać, no to bardzo się cieszę, ponieważ wiecie, dawno nie grałem i mogę się troszeczkę nie skonfigurować odpowiednio. O, bosik będzie zaraz. Nie skonfigurować odpowiednio, no i może niestety troszeczkę mogę być za cicho albo za głośno, więc mała taka do was prośba, żebyście napisali, czy wszystko jest ok. Ja lecę dołem. Ciśnij tam. Ojej, idę. Zauważ, że ty masz huge level i O bijesz Boże, tą no. tego żółto-różowego penisa w główkę, ale udało się. O, jakiś special item. Special. Troszeczkę lepszy niż tradycyjny. No, Xiaomi stąd. Dobra. Enchanted Fur Leg Guard. Guards. Ładny item, ładne statystyki. O, S+, S+, CC. Oh yeah. Tylko dlaczego Dla ty miałeś rybek. C? Dlaczego ty miałeś S? A ja A, czy coś tam. Ja Dobra. miałam S+, B i A, no. Aha. Na 199 tysięcy expów jest. No i oczywiście hajsów na razie nie potrzebujemy, więc możemy powyrzucać itemy, które nie są nam jak na razie potrzebne. Wiem, że czasami mogę zrobić źle. Jakiś ładny item. Zaraz na 40. Zostawimy sobie to. To też zostawię to sobie dla siebie. Wezmę to. Widzicie tutaj te itemy, które właśnie teraz tak przyjeżdżam, prawda? Może nie są jakieś boskie, ale każdemu, komu nie chce się wydawać hajsu albo nie chce się zbierać, oczywiście będzie mógł do mnie dostać za darmo. Będzie wystarczy albo znaleźć mnie w grze, gdzie to chyba będzie najbardziej możliwe, albo napisać do mnie wiadomość i wysłać zaproszenie, albo po prostu w komentarzach, prawda? Pod 8 odcinkiem, chyba jest 8, nie wiem. Napisać tak, że to ty, jej, jak się nazywasz, co chciałbyś, na jaką postać. Ja sprawdzę, czy wtedy mam. Jak mam, to ci wyślę. Oczywiście, jak wszystko będzie grało. Oczywiście też, jeżeli wszystko będzie grało, to te itemki są też do rozdania i z awatarów może jakiś itemek wam rozdam. Jeżeli oczywiście także będzie dało się przesłać. Ale chyba będzie się dało przesłać. No a jeszcze tylko sobie naprawię. Kurczę, dzisiaj to mam gadane, co? Dokładnie. Gęba mi się nie zamyka. Tak jak pewnie zauważyliście, albo i nie, dołączyłem do gildii. Tak jak pod któryś z pierwszych odcinków jeden widz pisał, że zaprasza do gildii. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam i miłe rozgrywki dziś życzę. Tak,
Więc mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić przy najbliższych rozgrywkach. Jak widzicie, 32 osoby są w gildii. Możecie oczywiście starać się o dołączenie do gildii bezcenni. Może nie jestem jakimś nowym i jakimś mocno zaawansowanym członkiem gildii, ale no polecam i zapraszam. Oczywiście będziecie mogli wtedy także pisać do mnie, zapraszać do rozgrywek i tak dalej. Oczywiście za każdym razem, gdy będę miał czas, nie będę robił jakiejś misji, nie będę nagrywał i tak dalej, będę mógł sobie z wami pograć, ale to już dalej będziemy uzgadniać na wiadomościach prywatnych, więc możemy zamknąć okienko community. Ej. Co? Kuba, jaki ty jesteś idiota. Co znowu? Teraz walczyliśmy z tym kwiatkiem, tak? O kurde. To jest tunel B4-1. Nie wiem, jak ja się dostałem na to, nawet na tą mapę, jak nawet nie mam jej odblokowanej. Dobra, mój błąd. Plansza jedna przepadła. Plane of Return, teraz już widzimy, wszystko jest gotowe. No, niedopatrzenie, ponieważ chciałem jak najbardziej porozmawiać z wami, komunikować się i tak dalej. Dobra, teraz już na pewno mamy odpowiednią planszę. Plane of Return. Dobrze. Oczywiście, Jezu, to jest jeszcze dłuższe. Oczywiście mam nadzieję, że spodobało wam się intro, jakie zrobiłem. Oczywiście podobało wam się intro, zostaw łapkę w górę. Podobał wam się film, zostaw łapkę w górę. Chcesz więcej? Zostaw łapkę w górę. A po prostu, żeby nabić aktywność, zostaw łapkę w górę. No i oczywiście komentarze stosowne, oczywiście proszę o, jak na, żeby nie wpadały takie komentarze, gdzie ktoś kogoś wyzywa albo obraża, ponieważ to świadczy o tym, że a ty dołem idziesz, okej. No, że to jest jakaś osoba, która no sorry, ale jakoś nie została za mocno wychowana, ponieważ przy osobach obcych, tak jak na przykład ja dla was jestem obcy, wy dla mnie jesteście też obcy. Chodź górą. Więc każdy powinien z szacunkiem się do każdego wyrażać, więc nie chcę, żeby się spotkać z czymś takim. Nie mówię, że już się spotkałem, no może raz. Raz miałem taki komentarz pod filmem, no przyznam się, pierwszy raz to zobaczyłem, no troszeczkę mnie to zabolało. Ale jak na razie do teraz się to nie powtórzyło, więc cieszę się, że ta osoba się troszeczkę jakby ogarnęła z tym i przestała jakieś bzdury wypisywać. Mam nadzieję, że wy jesteście inni i uszanujecie moją pracę, zostawiając łapkę w górę oczywiście i subskrypcję. No i oczywiście komentarz. I udostępniajcie te filmy jak leci. Mówię wam serio. Udostępniajcie ile wlezie. Zawsze miło jest zobaczyć, że twój film został udostępniony. Wielkie dzięki. Dobra, ale wiesz co? Tak gadu. Anazoidy cały czas żyją. Coś tu jest chyba nie halo, co? Zapraszam do mnie. O, dziękuję za zaproszenie, ale nie będę potrzebował. Bang. Pewnie się przyda. Ale później. No właśnie. Tak, oczywiście osoby, które grają w Voida,
Wiedzą, że są różne eventy. Pewnie ja teraz na Ziemi nie będę korzystał, będę starał się historię robić. Tak, żeby przejść całą tą grę. Oczywiście im każda jakaś nowsza, większa aktualizacja będzie wchodziła, no to automatycznie. Jeżeli skończę tą serię i będzie jakaś nowa aktualizacja, to wiecie, odcineczek i lecimy dalej. I nie ma drzwi. No nie ma właśnie drzwi. Jakim cudem? Coś ty zrobiła. Chodzi. Na partyzanta otworzyłaś drzwi. Ojeju. Ja zapomniałem, że jest coś takiego jak wola. No niestety. Mam 84% z kawałeczkę. Możesz sobie kupić. A no tak. Nie ma. Już tak, tak zapomniałem, jak się gra Ravenem, że... Ravenem, tak poprawniej byłoby powiedziane. Że już moje skille to wiesz. Benz i no i słabo psujesz kombo, Kuba. Dobra, bank. Hajsów nie potrzebujemy na razie. Dobra, i pierwszy raz przemiana. Bank. Przemiana. Wzmocnione obrażenia. I przy okazji mamy swojego Fagasa robocika. Co jest? Nie to. Można i tak. No, można i tak. Ja dostałem gangbang na ryj od tego gościa i od twoich ciosów, więc... Można... Przeżyłem. Oh, ale tym razem przynajmniej dwie misje zaliczone. Ja też zaliczyłam misję. Co? Też misję zaliczyłam jakimś cudem. Ale fajny jest ten misiek, który siedzi mi na głowie. Oczywiście, jeżeli chcielibyście... A, bo to jeszcze itemy z PvP mi się robią. Jeżeli byście chcieli pograć nie tylko na Voidzie, tylko nie wiem, na angielskim Elsewordzie, a to przez Steama, a to nie. Także piszcie w komentarzach albo na polskiego Elsewordda. Do niego jeszcze pamiętam dane logowania, więc także możemy zagrać. Mam nadzieję, że spotkamy się i będziemy mogli sobie pogadać, pograć. A, tunel B4 już mogę robić. Lecimy na hardzie, żeby to troszeczkę szybciej trwało. Ale to kurczę, teraz będzie trzecia plansza, już to jest minuta 17. No tak mniej więcej. 17 ponad. Naciśnij. Co naciśnij? Come on. A, ciśnij. Ja usłyszałem naciśnij. Wat? Co ja mam naciskać? No przyciski na klawiaturze najwyżej. No zamiast teraz przyciski, usłyszałem przeciski. No dobra, mniejsza z tym. Dobra, ale przynajmniej jest jakaś atmosfera, gdzie można troszeczkę się pośmiać. Full staff nie jest mi potrzebny, hajsy też nie są potrzebne, ale why not zebrać? Zbieraj, póki masz. Będzie więcej. Mam 28 baniek. Normalnie wygrana w totka razy 2. A jest. To bądź jeszcze więcej, później w standard też będziesz milionerem. Tak, zróbmy zawody. Kto zbierze więcej hajsów podczas tego, podczas jednej woli. Ja już więcej nie zbiorę. A ile masz? 2,5? Nie wiem. No, w hajsu, tak. Ile masz hajsu na tej postaci? 2,5 miliona, ale nie mam 15, czy tam 14 i tak, no różnie mam, ale ja mam. Mhm. I znowu na jakieś pierdoły wydajesz. Teraz to nie mam na co wydawać, niestety. O, to ja ci już znajdę zajęcie. Tak. Chcesz ubrania pewnie na wszystko. No. Masz hajs. Możesz... O, niezaliczona. No, dostałem misję The Nazut Memories. Zajęczoną właśnie. Aha.
Ja nie wnikam. Auć. Aha. Był troszeczkę lag. A i tego. Zauważyłem, że tam paru osobom się spodobał filmik z osu. Podejrzany jak grałem. Oczywiście to nie był fake. Ja naprawdę wtedy grałem sam. Nie nagrywałem tego, to widz nagrywał. Wielkie pozdro dla niego. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mi się bardzo spodobał. Całkowita ta sklejka i tak dalej. Połączenie. I na dodatek bardzo dobra jakość filmu. No to postanowiłem wrzucić. Czemu nie? Niech zobaczą, że bardzo fajne klipy potrafią ludzie robić. O! To już będzie która? No już ponad 20 minuta. Potem ci coś powiem. Potem, dobrze. Potem to znaczy kiedy? Aha, dobra. Aha. Uderzyłem dwa razy, znowu w pyszczydło dostałem. Hajsy, hajsy. Tak, hajsy. O, tak, tak, tak. That familiar smell. One. Ej, co to za jakaś nowa... ta... emoty ruchu. O nie, dostałem za combo point F. O, jakąś skrzynkę dostałem. Nawet nie wiem jaką. Ja tym razem tylko 93 tysiące expa. Dobra, sprawdzamy, co my tu mamy. Będzie w specjalach. Ancient Steel Cube. O, można otworzyć, zobaczmy. A, nie ma miejsca w ekwipunku. Możemy troszeczkę pousuwać itemków. Bo nie będą dla nas przydatne. Co to jest? Jakieś pierdy pewnie. No pierdy, ale przedmiot całkiem ciekawy. Dobra, zakończmy misję, ponieważ tak śmiesznie bywa, że jak zaczynałem swoją historię z Elsewordem, to no, zdarzyło mi się parę razy zrobić misję, tak, no to ładnie, ale zapomniałem jej zakończyć i rozpoczynałem następną misję. Dobra, no, otwórz. Relic Fragment Ticket. Steel O, i... zbieraj to. Mam już... Relic Fragment Ticket Steel i Relic Fragment Ticket Steel E. E, inaczej. Dobra, wiem. Potem to zamieniasz u Echo i masz... Wiesz co, może to jest dobry moment na otworzenie jakiegoś case'a. Mamy trzy skrzyneczki z ciuchami. Może to jest jakiś dobry moment, żeby otworzyć sobie skrzyneczkę. Którą? No, Może zobaczymy. Otwieramy sobie Void Elsword Vagina Package. Co nam dropnie, losuje i pants. Nie mam miejsca w ekwipunku. Jej! I pogłaszałam w stronę kosę. O mój Boże. No i wyżej dostaniesz grotto. O Jezu. Gracz CS-a się znalazł nawet. No, może teraz. Ponowna próba odtworzenia skrzynki. Klik. Nie mam miejsca na otworzenie skrzynki. No rzecz jasna, ciasna. Nie, tego nie wyrzucę. Pierwsze levelowe mogę wyrzucić. Lotus Admission Ticket. Mogę to jednak zostawić. Dobra, to sobie poprzerzucam. No dobra, teraz mam 2, 4, 6 miejsc wolnych. No to chociaż już mogę otworzyć, prawda? No, o! Ojeju. Co my tu mamy? Kamienie wskrzeszające. Dobra. Da się? 60 punktów na 7 dni. Tych bonusowych do skillsów. Luriel's Mana Strange Tiefling Potion.
Aha, zwiększa i ten regeneruje manę. Czas 30 minut. Jakaś skrzynka, jakiś. O! Tytuł na jeden dzień. To niech będzie tytuł na jeden dzień. Co A mi. gdzie te skrzynki otwierasz? Dobra, i teraz zobacz, mam jakiś tytuł, kurde, płonącego gościa. Ale Da. no. Weźmy sobie trzy kamienie wskrzeszające. Mamy już łącznie 26. Bardzo chyba dobry wynik. Dobra, tutaj mamy Void Sword no Novice Package. To jest niespodzianka. Component Surprise. A, możemy otworzyć. Dobra, co tu maszyna losująca daje nam? Jezu, To? trzy następne skrzynki. Dobra. O, Aranka Upgrade Scroll na level 5. Całkiem nieźle. Dostaliśmy także Blue Bull. Ten HP i manę z. Reperuje, Jezu, słowa zapomniałem. Regeneruje o 100%. O Następne kurde. trzy skrzynki z pięcioma kamieniami skrzeszającymi. To jest zawsze na propsie kamień skrzeszający. Mamy już 31. Teraz następne dwie skrzynki. Skrzynka z pierścieniem Furii na 15 dni. I Void Elsword Challenger Package. Czy chce mi się to otwierać? Dobra, weźmy sobie pierścień. Jej. Oj, mamy też gumę do rzucia. Oj, ostatni case, bo już na. Aha, nie mogę otworzyć, ponieważ muszę mieć 45. No dobra. No jednak dużo się nie narobiłem. Przejdźmy sobie teraz Plane of Return na ekspercie. I na tym chyba zakończymy odcinek. Tak sądzę, że półgodzinny odcinek będzie wystarczający, prawda? Łapy do góry. No, ty masz takiego skillsa, który wyciąga ich za nosy każdego. Nie widzisz, jaki ja mam strój? No, jakiś inny chyba. No, jakiś taki, kurczę, uczennicy. Nie jest uczennica. O, to jeden pies, Jezu Chryste. Ciuchy to ciuchy. Dobra, mniejsza z tym. Ważne, żeby nie wydać na nie za dużo. Ja nie wydałam ani grosza. Nie, ja też nie. Dostałem tylko 6 skrzynek. Z jednej skrzynki. Znaczy, No bo tak dają. otworzyłem jedną, dostałem 3. Następną dostałem 3. No, why not? Życie na wypasie. Żyć, Dobra. nie umierać. No proste. I właśnie chyba special itemów nie da się przekazywać między postaciami, prawda? Special itemów. Itemów z działu special. To kamienie to można wysłać. No kamienie to tak. O. W ciągu 2 minut 30 razy trzeba zaatakować. To jest chyba zadanie dla mnie. To ci to robię, ja tam poczekam. Proszę cię. Bierz sobie ten ludzi w kubkę i szybciej. Kpisz to ze mnie? Przecież to jest w moim wydaniu niewykonalne. No i znowu jeden. A miałem 13. Chyba na bossie to będę musiał robić. Ale wątpię, żebym w ciągu 1,5 minuty doszedł do bossa. Tam i zbierz sobie w kubkę i zabij. Dobra, na skill się 10. No to może tym razem, jak będzie większa grupka, tylko niestety nie mam many. Ajajajajaj. O, niech landmine wybuchnie. O! Leć. Dankeschön. Bang! Kurde, znowu nie zajrzał. Ej, no jeszcze mi po pysku dał. O, to jest jakiś upgrade'owany, widzę, przeciwnik. Dobra, bang! Praktycznie nic mi to nie dało, Jezu Chryste, ale dzisiaj lamię. Na 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 5 godzin później. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Misja wykonana. Jej!
końcu. Zostawiła się tego. Ja tylko pomagam. Kto pierwszy, ten lepszy. Hech, hech, hech. Jezu, jakie to było suche. O, Guild Honor Point Receive. Punkt honoru tego gildii zdobyłem. Chyba ty też. Nie, nie. A, to ja tylko. No masz tego swojego skillsa, który tak łupie wszystkich naraz? Mówisz, to jest taki przydatny. Wiem, no wiesz, mama. A co mówił mistrz Yang? Nie mistrz młody, tylko Yang. Yang. Postaraj się dostrzec we wszystkim dobro. W tej ciemnicy ziarno prawdy. Jak to jeszcze tutaj było? Poczekaj, poczekaj się. Światło prawdy, żeby dostrzec w każdym odrobinę dobra. Postaraj się być życzliwym dla ludzi. Dawać im pełne zaufanie. A jak ktoś cię naprawdę wkurzy, to mu idź i do kopu. Sorry, ale wymyślam na biegu tę powiedzonkę. Jednym słowem, da fuck? The fuck? What's going on? O Boże. Co to jest? Co tu się wyprawia? Co ty robisz? Wymyślam mitologiczne teksty. Dobrze. Nie ten strój! Oła! Landmine mi wybuchł prosto na twarz. Ty, uważaj, jak chodzisz. Co ja? Jeszcze się nie potknąłem. To jasne. 30 już ponad minuta nagrania. Nice. O, widzę, że ktoś tam chyba do ciebie pisze, prawda? A nie. Poczekajcie chwilę. Chwila. Poczekajcie chwilę, okej? Okay? Jesteśmy ponownie. Miałem powiadomienia z TeamSpeaka. Nie wiem, ktoś do mnie pisał. Będę musiał później to obczaić, ale na razie, że po prostu nie wyświetlał się nazwy, to po prostu. O, można się przemienić. Żeby nie powiadały się powiadomienia i że ktoś pisze. Serio, już jest post. No, a co myślałaś? Bang. Nie ma gościa. I misja wykonana. Oj. Ja sobie kopnę. Ja też sobie usiądę. O, prawie nowy poziom. Pewnie jak zakończymy misję, będzie nowy poziom. Prawdopodobnie tak. Ja nie wiem. Więc 40 level i w następnym odcinku no właśnie nie wiem. No jakby to zrobić. Ale piszcie już pod tym filmem komentarze. O, możemy. Co by tu wziąć? Treasure Hunter, Blacksmith czy Alchemik? Alchemik mi nie jest potrzebny. Weź ten poszukiwacz. Tak, wiem. A, Treasure Huntera bierzemy. Jej, mogę zmienić pracę, spoko. Tak. 40 level nabity, więc piszcie w komentarzach jaką postacią. Jezu, jaki atak. Jaką postacią gracie i tak dalej. Ja zobaczę, czy mam jakieś fajne itemki dla was. Jak znajdę, to oczywiście podeślę wam. Więc bardzo miło mi było znowu was gościć w następnym materiale z Elsword Void. Ze mną, przypomnę, był Little Phantom? Tak. Więc my się z wami żegnamy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Oczywiście
W opisie macie link do stronki, gdzie możecie ściągnąć gierkę. Więc to byłoby na tyle. Do zobaczyska. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.